Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania kolejny odcinek z gry World of Warships, kolejny odcinek z zacnego okrętu, jakim jest Bismarck, niemiecki pancernik tieru 8, jeden z moich ulubionych okrętów. No i cóż, mapa w trybie trzech kapów, taką lubię najbardziej. Losowanie jest bardzo dobre, z tego co kojarzę, to tutaj chyba jestem na topce. Musiałbym zobaczyć inne okręty, ale nie widzę na razie nic z 9 tieru, więc chyba to losowanie było na topce. A jak już kiedyś... Tak, no bo Bayern jest, czyli są szóstki, to ja muszę być na topce. Jak już kiedyś mówiłem co do Bismarcka, to przy losowaniu na topce gra się nim naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i można pozwolić sobie na dużo. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak płynie moja drużyna, czyli to, że pancerniki niekoniecznie chętnie zbliżają się do kapu, bo zobaczcie, ja mimo wszystko jestem teraz no, pancernikiem najbliżej kapa, chociaż tak naprawdę jest nas kilka w tych bitwie. Ten na B5 to w ogóle nie wiem co robi, ale dobra, nie pytajcie. Straciliśmy już niszczyciel, to jest wielka strata. Ale za to jeden kap jest przejęty, kapa B przejmujemy. Tutaj moja drużyna zdecydowała się na przejęcie kapa A, ja płynę raczej bliżej kapa B. Dlaczego? Dlatego, że od kapa B do kapa C jest o wiele łatwiej manewrować, łatwiej tam walczyć. Kapa jest odosobniony i ciężej o wiele go wspierać. 3828 uszkodzeń zrobionych w tym momencie. Nie jest to zbyt dużo, to moje celowanie, biorąc pod uwagę, że teraz gram wieloma okrętami różnych tierów, to wiele, wiele pozostawia do życzenia. No ale cóż, trzeba grać, trzeba się starać. Tutaj się bałem, że mogę poważnie zebrać, bo miałem sporo burty pokazanej. Na szczęście tu przeciwnicy zbyt dobrze nie strzelali. No i pozostaje mi się tylko z tego powodu cieszyć. A magii chyba tam płynie burtą. Teraz zobaczymy, tak jest, pójdzie salwa. Nie, jeszcze czekam, dobra, jeszcze czekam, nie wiem na co czekałem, czy czekałem na wszystko. Zobaczyłem, że on odpływa, więc puściłem troszkę wyżej, żeby go uderzyć ponad budówkach i zobaczymy za ile wejdzie, za niecałe 5000, więc nieźle. Jest tutaj budionny i skupiamy się teraz na nim. Budionny jest na dystansie, w którym mogę korzystać ze swojej artylerii pomocniczej, więc ta poszła w ruch. Uwielbiam, kiedy taka mara pocisków, taki ich deszcz, atakuje wroga. Pojawia się Tirpitz. Tirpitz ładnie tutaj płynie burtą. Trzeba to wykorzystać. Ja mu na razie jestem do niego troszeczkę skontowany. Zobaczyłem, że oddał strzał, więc staram się teraz ustawić tak, żeby dać salwę burtową. Troszkę przyjąłem uszkodzeń, ale zobaczmy za ile on dostanie. Prawie 15 tysięcy. Warto było przyjąć te uszkodzenia, żeby puścić taką salwę. W tym momencie 26491 uszkodzeń zrobionych. Powinienem teoretycznie Bismarckiem iść na pierwszą linię i atakować na blisko, ale przy takiej ilości przeciwników, jeżeli bym się wyrywał do przodu, to za długo bym nie przeżył, więc ani artyleria pomocnicza, ani to, że jestem top tierem, by mi w długim okresie nie pomogło. Dlatego staram się trzymać gdzieś w okolicy tych swoich jednostek, tych swoich pancerników, które gdzieś tam na razie okrężną drogą płyną. Bitwa wygląda beznadziejnie. Mamy dużą stratę. Zaraz będziemy mieli tylko jednego kapa. Przeciwnik przejmuje kapa C. Mamy dużą stratę punktów i dwa okręty w plecy. Teraz tutaj płynie Aoba. Próbowałem uderzyć w ten krążownik. Na moje nieszczęście i brak umiejętności tutaj się akurat nie udało ten krążownik trafić. Zmieniam teraz kierunek, staram się podpłynąć bliżej tych jednostek, ponieważ tak niewiele ich tak naprawdę dzieli od zasięgu mojego uzbrojenia pomocniczego. Dlatego nie płynę w stronę Hipera i Colorado ani Fiji, tylko będę starał się wykorzystywać wyspę przede mną po części jako osłonę od części wrogów. Poszła tutaj salwa w Hipera. Niestety wszystko za zero, dostaje pożar i pojawia się Aoba i pojawia się tutaj Budionny. Oba okręty są w zasięgu mojej artylerii pomocniczej. Tutaj drużynowi piszą DFB, więc postaram się tego defa robić. Budionny zaczyna teraz, za chwilę powinien zacząć obrywać od artylerii pomocniczej. Tak jest. Uruchamiam sondę. Dlaczego uruchamiam sondę? Dlatego, że po pierwsze gdzieś tam na kapie C pływał niszczyciel, cholera wie, czy nie będzie chciał przypłynąć.
Druga rzecz, no tutaj te krążowniki mają torpedy, lepiej wiedzieć wcześniej, że coś w naszym kierunku płynie. O, na przykład tak jak teraz te torpedy od Aoby. Budionny wcześniej złapał Stadele, teraz przyjmuje salwę artylerii pomocniczej. Ja tutaj staram się unikać tych torped i proszę bardzo, ekspert od walki w zwarciu, coś co uwielbiam na Bismarku dostawać, czyli zatopienie dzięki mojej artylerii pomocniczej. Teraz jest Benson, jest Jaoba, oczywiście niby powinien, znaczy najpierw zaznaczyłem artylerię pomocniczą na niszczyciel, ale kiedy już zacząłem się bardziej od niego oddalać, stwierdziłem, że miło byłoby jednak jeszcze troszkę tą Jaobę, która aż takiej dużej puli hapsów nie ma, coś tam trafić. Tutaj jeszcze salwa. Trochę się zagapiłem i odbiłem zbyt blisko torped. Zobaczcie, teraz weszła Cytadela. Odbiłem zbyt blisko torped i gdyby nie to, że skończył im się zasięg, bym troszeczkę tutaj wyrwał. 61 466 uszkodzeń w tym momencie jest zrobione. Płynie Amagi. Amagi płynie ładnie, boczkiem, dlatego puszczam salwę w stronę tego pancernika. Niestety zwolnił, więc te moje pociski nie doleciały. Ale artyleria pomocnicza już zaczyna po tym pancerniku bić i wsadzona pierwsza podpała, 65 tysięcy uszkodzeń i będą te uszkodzenia rosły. Powoli odrabiamy straty co do okrętów, co do punktów się już zrównaliśmy praktycznie. No i cały czas mamy po jednym kapie i my i przeciwnicy, jest walka właśnie o ten kap B, w którym teraz siedzi Amagi. Ja staram się tego kapa bronić, żeby przeciwnicy mieli trudniej go przejąć, ale tych okrętów tutaj trochę jest. Amagi obrywa i od mojej głównej artylerii i od artylerii pomocniczej. Pojawia się Benson. Niestety kończy mi się już czas trwania tutaj sondy hydroakustycznej, więc będę narażony na ataki torpedowe. Na szczęście samolot, który tutaj latał, to był chyba jeszcze mój samolot, wyspotował mi torpedy. Będę mógł zareagować troszkę szybciej. Na razie jeszcze skupiłem się, żeby oddać salwę w tego Amagiego. Zebrał potężnie. Mam nadzieję, że na artylerię pomocniczą już powinienem go wykończyć. Tam te 4,5 tysiąca, jeżeli będzie dobrze wchodzić, to z artylerii pomocniczej powinno być nieźle. Próba wyminięcia tej torpedy, udaje się na centymetry jej uniknąć. Wpada mi pożar, ale jeden pożar jesteśmy w stanie spokojnie sobie przetrwać. Kolejna tutaj torpeda płynęła. Na szczęście się nie przejmuje. W końcu już mi się nudzi czekanie, aż ta artyleria pomocnicza go zatopi. I sam wykańczam ten japoński pancernik. Drugi frag. Kolejny samolot zestrzelony. Znaczy kolejny, chyba pierwszy w tej bitwie, z tego co widzę. Tak, pierwszy. 128 trafień artylerii pomocniczej już teraz jest. I 107 tysięcy uszkodzeń naklepane. Jest teraz Benson. Staram się tego Bensona tutaj obstrzeliwać artylerią pomocniczą. Nie ma tych kapeków już tak dużo. Miło byłoby go zatopić. Dostaje pożar, dostaje poważne uszkodzenia. Idzie tu jeszcze salwa z mojej artylerii. Niestety pudło. Ale jeszcze ten Bensonik jest w zasięgu. Oczywiście gorzej będzie ze spotowaniem. On zaczyna ode mnie odpływać. Tam jest odległość ponad 6,5 km, więc zaraz mi zniknie. O właśnie. I tutaj zaczyna być problem. Nie licząc pancernika, który znajduje się na C9, który gdzieś tam próbuje uciekać, zostałem sam w stosunku, sam ustawiony na tych przeciwników, które znajdują się na kapie C. Plus jeszcze tutaj Fiji jest. Fiji idzie bokiem, staram się gdzieś tutaj go trafić. Wiecie jak to jest z tymi brytyjskimi krążownikami, jak idą bokiem, łatwo jest scytadelować. Niestety mi się to nie udało, a Fiji teraz zaczyna odpływać. Puściłem jeszcze w niego salwę. Uruchomiłem sondę hydroakustyczną jak tylko mogłem, dlatego że spodziewałem się, że ten Benson zbyt daleko nie odpłynął, a do tego Fiji również ma chyba torpedy, z tego co kojarzę, tak jest. Jakieś torpedy stamtąd idą, więc trzeba na to wszystko uważać. Zresztą po co jest ta sonda na Bismarku, żeby jej używać? Zobaczcie, po raz kolejny już widzę, że te torpedy, kolejna salwa idzie w moją stronę. Budionny zakończył tego Bensona. Szkoda, że mi się akurat go nie udało sfragować, bo troszkę go tam pobijałem. No ale najważniejsze, że niszczyciel wroga jest już historią. 116 tysięcy uszkodzeń zrobionych. Fiji wpływa za wysepkę. Nie będę mógł nic zrobić, ale Tirpitz teraz próbuje mnie gonić. Dzięki czemu wchodzi w zasięg mojej artylerii pomocniczej, gdyż jest na odległości poniżej 10 km. Ja tutaj zdecydowałem się zaryzykować, przyjąć troszkę uszkodzeń. Staram się płynąć pod takim kątem, żeby jak największa ilość mojej artylerii pomocniczej mogła go trafiać. Znaczy w stosunku oczywiście do lepszego dotrzymania lepszych kątów niż 90 stopni, bo wtedy by był dramat, gdyby mnie Tirpitz zdjął.
Liczę na jakieś pożary. Tutaj przygotowałem kolejną salwę na tego Tirpitza. Czekam, aż będę miał wszystkie baterie do dyspozycji. Puszczam. Ono oczywiście zbiera tam jakieś podpały, zbiera te obrażenia z artylerii pomocniczej. Pogoń Tirpitzem za Bismarckiem to jest trochę idiotyzm, dlatego że ani on mnie nie dogoni, a na odległość poniżej 10,5 km jest już obijany przez artylerię pomocniczą, a jego torpedy sięgają na odległość 6 km, więc to jest głupio. On powinien tak naprawdę odpłynąć od tej arty pomocniczej i próbować ze mną walczyć na działa głównej baterii, a nie skracać dystans. Skracać dystans Tirpitzem do Bismarcka można, kiedy płyniecie do siebie skierowani dziobami, bo wtedy wy musicie być najbliżej Bismarcka, gdyż wtedy wy rozdajecie karty, kiedy puścicie torpedy. Na dystansie, który przewyższa 6 km, przewagę ma zdecydowaną Bismarck i w pogoni również ma zdecydowaną przewagę Bismarck, niż jakbyście szli do siebie, no można powiedzieć, na czołowe. 136 tysięcy uszkodzeń w tym momencie jest zrobionych. Już to jest, jak dla mnie, bardzo przyjemny wynik. Naprawdę byłem z niego zadowolony. No ale postanowiłem wykonać właśnie manewr, który da mi troszkę czasu, czyli okrążam tę wyspę, ponieważ miałem jeszcze jeden ładunek od nowych hapsów. Właśnie teraz będę chciał to wykorzystać. Jeszcze płynie hiper. Chciałem go zgasić, gdyż niewiele brakowało do tego. Miał tylko 2500 uszkodzeń. Niestety chyba ta salwa, z tego co pamiętam, nie doleci. Tutaj miałem nadzieję, że go szturchnę chociaż jednym pociskiem, ale tak nie było. Hiper na dystansie powyżej 17 km, Colorado na niecałych 16 km. No i Tirpitz, który po pogoni zmienił zdanie i nie wiem, co tak naprawdę chce teraz robić, ale na tej pogoni za mną stracił ogromną ilość hapsów. Ja zaraz będę wypływał za tej wyspy. On jest cały czas na odległość takiej, gdzie moja arta pomocnicza będzie go dosięgać. Jest to wprawdzie powyżej 9 km, ale jeszcze i tak jest spory zapas, zanim on z tego by wyszedł. Poszła salwa z artylerii zwykłej w tego Tirpitza. Niestety tym razem również Budionny go dobił. 25 tysięcy hapsów, tyle mam. Nie mam już odnawiaczki i hapeków. Jest to ilość, która raczej nie pozwoli mi przetrwać ataku na pełne Colorado. Hipera, który jest na ogrysku, zwłaszcza że dostaje teraz podpałę. No ale mimo wszystko udało się już wyjść na prowadzenie, jeśli chodzi o ilość okrętów. Colorado płynie tam sobie. Dziwne, bo Colorado strzela do mnie pociskami odłamkowo burzącymi. Skoro tak chciał, dobra, jego sprawa. Zaznaczony dla arty pomocniczej hiper. Odbijam teraz troszeczkę, żeby nie skracać jeszcze dystansu, tak żeby mógł mnie trafić swoimi torpedami. Pole zagrać to na swoich warunkach, czyli na odległość dla arty pomocniczej. I ta arta zaraz powinna zacząć działać, tak jest, idą pociski w ruch z arciochy pomocniczej, kolega tam dostaje podpałę, dostaje, tak, no teraz dostał podpałę, wcześniej to było krytyczne trafienie, kolejne salwy idą w stronę hipera. I w tym momencie po raz drugi wpada ekspert od walki w zwarciu, wpada trzeci frag. Duża przewaga punktów, przewaga kapów, przewaga okrętów. 138 tysięcy uszkodzeń zrobionych w tym momencie. No i jeszcze fajnie byłoby tego Colorado troszeczkę pomęczyć, ale no odpływając od niego, to tak naprawdę będę dostawał, tak jak teraz, z pocisków odłamkowo burzących. Muszę skrócić dystans i postarać się obić jeszcze go trochę na arcie pomocniczej. Wiem, że tego nie przeżyję, bo mam zbyt małą ilość hapsów względem jego 50 tysięcy, ale zaryzykować warto. Arta pomocnicza już poszła. Ktoś tam się jeszcze może uda ubić, podnieść troszeczkę swój wynik. Zobaczcie, 3800 teraz padło z artylerii głównej. No i lecą pociski. 147 tysięcy. Zapięty pożar na Colorado dostaje w tym momencie wsparcie. 148 tysięcy, nie mam gaśnicy, żeby zgasić ten jeden nawet pożar. Niestety, wielka szkoda. Nie ma szans, żebym zdążył odnowić tą gaśnicę i za chwilę powinienem paść. Na szczęście, bitwę uda się wygrać. Już tak naprawdę niewiele zostało do tego, więc zobaczmy, cóż tam udało się postrzelać.
Zapraszam na wyniki. No i cóż, 161 334 punkty uszkodzeń, ekspert od walki w zwarciu, dwa razy do tego, duży kaliber i to było chyba wsparcie. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. 3 zatopienia, 51 trafień w cel i 282 trafienia artylerii pomocniczej. No normalnie kocham ten okręt, kocham Bismarcka, mam nadzieję, że go nigdy nie znerfią. 1880 punktów bazowego expa, najwięcej w drużynie. Dajcie znać cały czas, jak Wam się gra Bismarckiem, czy lepiej, czy gorzej niż na początku. I pamiętajcie jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę i zostawcie jakiś komentarz po sobie. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!